odszedł przedsiębiorca, który odnosił ogromne sukcesy, który miał wizję, który potrafił pociągnąć za sobą innych ludzi, którzy wspólnie z nim zarządzali całymi dużymi przedsiębiorstwami, ale co najważniejsze, że dawał wzór wielu innym. Jego wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zawsze gromadziły tłumy studentów, dla których był niewątpliwie wzorem do naśladowania. To jest duży szok. Natomiast ja miałem bezpośrednie relacje, ale bardzo luźne. Kilkakrotnie spotkałem pana Kulczyka na konferencjach naukowych, gdzie jego wystąpienia były wielkimi wydarzeniami. Poza tym kiedyś byłem świadkiem, jak w przedziale pociągu relacji Berlin-Warszawa, on jechał do Poznania, jak cały czas obradował w większym gronie swoich współpracowników i pewnie snuł jakieś plany inwestycyjne, rozwojowe. Afryka to był ulubiony kierunek, o którym ostatnio mówił bardzo dużo pan Kulczyk i myślę, że no to też było wizjonerskie, że trzeba mieć odwagę, żeby właśnie takie mało popularne i nieprzetarte szlaki przecierać i z perspektywy przyszłości, no to na pewno to jest właściwy kierunek.